Dobra, witam was w kolejnym odcinku, zagrajmy w Metro Redux, gdzie będziemy w sumie grę kończyć. Zanim cokolwiek, to obadajmy, jaki mam sprzęt przy sobie. Aha, chyba nie mam nic. To ja nie mam wymienione, dobra. Trzeba szybko. Okej. Jak zostaje, to zastosuj. To lepsza celność, większy magazynek, laserka nie potrzebujemy. Tu, Boże, dostosuj, dodatki, wyłącz laser, dobra. Okej. O. Na ni na na na, idziemy sobie stąd. No ma, to tylko pójdzie do tego Hana i potem... Cóż, zaczniemy prawdziwe nagrywanie. Bardzo przepraszam, że znowu się to przeżywać. No, prawda. Popatrzę sobie na świeczki, wiesz. Uii. Bo na tym efekt cieniowania zajebisty. And be aware of how it might end. You reap what you sow, Artyom. Force answers force. War breeds war. And death only brings death. To break this vicious circle, one must do more than just act without any thought or doubt. Well, Artyom, I've been chatting here for far too long. It's time to go. No i w sumie tutaj mieliśmy... Nie wiem czemu, ale taki jakby jasny punkt. No powiedzmy, no punkt dobra czy coś. Gdzie w oryginalnej metody Han kończył rozmowę, to wtedy robił się taki ekran szawy, żebyśmy dostali, nie wiem, jeden punkt zła, czy albo zły, jeden punkt złego, złej moralności. No, tu się wszystko psuje. Dobra, jestem gotowy. Okay. There's not much useful in here. Just hints at most. Although it does show the way to D6. Well, that's our destination then. Are you ready? Pewnie. So, how are we faring? Wolman, is everything ready? A wy skąd tu? Vladimir? The gear's ready. You guys? Ready. Saddle up then. Po koniom. No widzicie, no po angielsku to oni gadają po rosyjsku trochę. Na ni na na na. Zatem w jaki mamy... No my chyba mamy już jakiś tam porządniejszy strój na sobie założony. Jakiś ciężki sprzęt, a nie... Kuteczka. W sumie poza tym to jest trochę różnica według, z takim względzie, że... A no, jakiś ciężki sprzęt mamy na sobie założony. Coś chyba takiego, jak on ma tutaj. Bym się nie zdziwił. Mamy strój Starkera. Ale tak, w oryginalny metod też były czasami można zauważyć modę Artyoma tam w jednej scence i zależało, jak mieliśmy strój. Jak mieliśmy taki podstawę, to było widać, że chodzi o takim starej kurtce czy coś takiego. Strój wojskowy to wiadomo, wojskowe barwy i taki wyglądający jak takie... taki, no, powiedzmy, dziecki żołnierz. A ten strój składający się to nie wiem, jak wygląda. Nigdy tego nie kupowałem. Bardziej mnie grze bawiła ta zabawa z tymi. O, tutaj co jest? Pajęczyna, pajęczyna, pajęczyna. I krata. Chyba nic tu nie ma. Okej, okay. Idziemy sobie stąd. Tu, 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 tu. Idziemy tutaj. No, może byś to zgasił, Artyom? Za blisko podeszłem. Bo Ullman coś tam chciał powiedzieć. Okej.
Ruszajmy. Dezno. Okej, okay, będziemy mieli teraz jakby z wideo tych The Dark Ones. Tu mamy drzewko jakieś. Dobra, tam była jakaś osoba. Tak jak widzimy cienia. No, otwieram oczy, już. No nie wiem, bo chyba byśmy mogli zginąć, jakbyśmy poszli tam, w biały tunel. No i jak oni mówili o tej stacji kijewskiej, to w książce chyba ona była. I to naprawdę byli ludzie, którzy mieli zdolności takie psioniczne. Że mogli po prostu... Znaczy nie, mieli chyba mutanta, który potrafił... potrafił kontrolować umysły. O tak, nie, to czy ognia. Fire up! Okay. Mamy otacz ognia. Wiecie? No co jest? Okay. Dobra. Trochę to ma zasięgu niezłego. Ciekawe, czy mam wystarczająco paliwa. No. Jezu, zostaje ten miotacz ognia też zabija losowo. Dobra, spalony. Przytrzymać. A team, ładuj to. I grzej. To ma taki śmieszny zasięg. Okej. Dobra. Kurde, trochę to jest bez sensu, że mamy jako taką broń noszoną. W oryginalnym mecz... W oryginalnym... W oryginalnym meczu to mieliśmy taką wieżyczkę stacjonarną z miotaczem ognia. Wow, drzwi nas uratowały, super. Ej, to jest moja spływa. Bez sensu. O, przeładujmy. Tego shotguna. I jeszcze mamy. Nie ma. Tutaj przeładujmy. Nie lubię miotacza ognia, chociaż...
Nie no, to jest bez sensu tracić tą spływę. Okej, fajne przeładowanie. Aż tak nie będę się bawił, zaciągnie. Przeładujmy se. Okej, idziemy. Okay. All right, we've broken through. Let's do this fast and smooth. Ullman, you're in charge of the assault team. Boris and Stepan, you cover the comedian. Artyom, Vladimir, stay close to me. Okay, Ribetta, let's do it. Hey, wait a hurry, Colonel. How about sitting down and having a smoke? We're way too nervous. It's no rest for the wicked, as you know. Forward, my soldiers. Great deeds await. Great deeds? Somehow I'm not too enthusiastic about leaving my mark in history. Yeah, ruszajmy. Bo tunel D6. Znaczy chyba dostępu do D6. Kurde. A te efekty tych atak mi się podobają. Someone left a skeleton here. Hey, how about we take it as a memento? Ullman, enough with the jokes, Blair. When we're back at the base, we'll be sweeping tunnels with a toothbrush. Yes, my marshal. As you say, my general. I tak dalej żartuje ten Ullman. Here's the first challenge. Artyom, flip those breakers. Dobra. Stykam i nic. Now that's a funny looking thing. Stykam i nic. It's broken. Jest chyba zepsute. By the way. A tu jest zepsute. Nie ma połączenia. Może zaagujecie na to? Czekajcie. Co tutaj jest? No nic. Artyom, take a look at that room. W sensie, że ten? Spoko. W sumie woda bezpieczeństwa wyciągnąć już trzeba. A tu nie ma zasilania, proszę bardzo. No, to powinno starczyć. Okej. Okay. I silnik ruszył. No, tu coś może być. Nic szczególnego. O, amunicja tylko i zepsuty kałach. O, więcej amunicji. Jeszcze coś. Dobra. A według mnie tu nie ma połączenia. O, jest jednak. Well done, Artyom. You've just earned yourself a medal. Yay, medal! Oh no, I ain't going. It's dark and scary there. Ullman! Shit! What's your language, soldier? It's not language, it's shit. Literally, I stepped in it. Oh, well, that's a great sign. It's not a sign, it's an omen. If there is shit, then something left in you. Ah, position. Jest to taki... Broń ich tak hałasuje, że nie słychać mojej szczeby. A ojej, ją słyszycie, to ona ma taki charakterystyczny dźwięk. No, posłuchajcie. Taki fajny dźwięk ma. Dobra, zanim cokolwiek, teraz sobie pójdę po amunicję, jeśli wam to nic nie przeszkodzi. No ten śmieciu, chciałeś do mnie przyjść? Proszę bardzo. Hahaha, teraz nie muszę się bać, że amunicja szybko zniknie. Ale ty odskoczyłeś w lewo. A, tu jeszcze.
spoko. Dwa naboje mam. Tam przeładowanie. Au. Kurde, skudowałem. God damn it. Au. Uspokójcie się. Spokój tu. Rower. Chodźcie tu. Mam amunicję jaką masz. O i nagle się drzwi otworzą, tak? Bo wysadziłeś mutanta. Jakie żartownisie. Ujman, dobry jesteś. Humor wprowadzasz do tej gry. Nieco ta twoja broń jest gówniana. Młynarzu. Jezu, spadaj coś mi się. Spadaj. Ale został po prostu. Au! Ja też zostaję po prostu. Gincie. Jezu, te nosainy są tu twarde. Wszyscy żyją? Żyją. Chyba nikt tu nie zginie. Może najwyżej ja. Będzie za dużo. Przejście po obu stronach takie same? What? Okej. Dobra. Jest tu jakiś trup? Jest tu krew. Nie ma co naboi. Co znaczy zły znak? Nic więcej nie ma, dobra. Dobra, przełączam. Niech to wszak trzeba trzymać. No Salin! Fuck. Z buta mu. Nie. Och, się wysadził. Ale wolał zginąć tak. Stepan, that's enough. You can't help him, Stepan. Let's go. What, Suki? Boris, I swear on your memory, they won't rest while I'm alive. The goddamn beasts. Okay, there's a pumping station ahead and a sewage pool. We'll need to open the door. Give me a couple minutes. Okay, go for it. No, włączajcie sobie tam, ja sobie popatrzę. Tam, ostatni. Zbierajmy. O, amunicja do palenia ognia. Mi się nie przyda. Powiedzmy szczerze. Wy macie fajne maski, ja mam taką zwykłą, to nie fair. Macie takie maski, że nie wymagają filtra. To ma być fajne. I always get the most interesting jobs, don't I? No ktoś musi robić jedną robotę. Co tu? Amo. Szanujmy. Będę mi 20 naboi. To powiększenie magazynka. Paliwo do miotacza ognia. No teraz mi dajecie je? Kuźwa mać? Tak, i nagle będę znajdować amunicję do miotacza ognia i będę się pył w obrotę, tak? Careful, man! Careful! Okej. Muszę się w końcu młynarza trzymać. Jakieś bajałka. O. Trzeba. Ладно. There's a passage down there. It's our only option.
Let's move quietly. What was that? Watch out. Okej. Może pocznijmy. Oj, koniec amunicji. Cofam się. Przestań się na mnie rzucać, ty gnoju, nie mety. Do mycia, gnoje! Kogo jeszcze wykąpać? O, wiem. Boże, krew spływa po ekranie. O, matko. Co się nazywa? Prowadzić horror. Wytrzyjmy. Moja maska jest cała. Wszyscy żyją? Żyją. Gin. O kurde. Pomocy. Mam przeładowanie. I amunicja mi się kończy. Prosto w łeb, dobra. O ty. Masz pysk. Może by mi coś tu pomógł. Nie obraziłbym się. Mam się... Aha. Fajnie, że przeładowałem broń. Gincie. Ginąć! No idę. Oczywiście szukam jakichś tupów. Jak to przestało na stalka. No nic nie ma. Podładujmy. This is the door leading to D6. Are we there? Looks like it. Tak wygląda D6, tak? Fajne D mają. A czort! It's locked! I'm not surprised. What's up with that? Looks like a blast door. Okay. Go for it. Got it. Dobra. Artyom! Take a look at that room. Dobra. Myślę, że tu, tak? Czy gdzieś tu? A, tu, dobra. Okej. I nogi zmiażdżona, bo pół ciała. No trudno. O nie. God damn it. Dzięki. A, tutaj chyba napotykamy już znanych naszych przeciwników z Last Light'a, czyli pająki. Pajączki będziemy napotykać. Które nie lubią światła. I tu nagle by się miotacz ognia przydał, no nie? Kuźwa mać. Tak, ta gra. Skąd mogę wiedzieć, że nagle znajdę amunicję do miotacza ognia? Nic, bym musiał zobaczyć, czy bym mógł wczytać. O, właśnie, mamy pajączki, które nie lubią światła. Dobra, ten nie żyje. Ten dostał pysk. Dostał pysk. Dobra, parę strzałów wierzysz. Właśnie te pajączki są tak zmutowane, że nie wyglądają jak jakieś skorpiony. Ale to pająki są. Naprawdę fajne mutanty. Muszę przyznać, ich moda jest piękna. I zioną krwią, na co... A ten zniknę go. Wiecie co, ja się schowam tu. O, gdzieś jest kluczyk, tak? Dzięki za informację. Właśnie... O, się tu z kimś nawala. Posłuchamy drzwi. Nie manując naboi, bo nie ma sensu. Okej. Okay. Się udajmy. Dobra. Okej. Okay. Coś tu jest? O, kluczyk. Znalazłem kluczyk. Teraz tylko wrócić do tego sejfu. Tu był tutaj. Co tutaj znajdziemy? Masa naboi wojskowych. Dobra, ja tu będę kończył odcinek, także więc żegnam się tutaj z wami, na razie, cześć!